Rycerze Kolumba przywieźli do Lwowa sprzęt medyczny. 5 grudnia głowa zakonu Patrick Kelly ze Stanów Zjednoczonych przybył do Ukrainy, aby przekazać osobiście sprzęt dziecięcej placówce medycznej Ochmatdyt w Lwowie. Sprzęt medyczny, środki higieniczne oraz zapasy produktów do długotrwałego przechowywania zakupiono za pieniądze darczyńców z całego świata podczas zbiórek organizowanych przez Radę Rycerzy Kolumba w swoich krajach. Ten sprzęt nie tylko pomoże w leczeniu dzieci, ale będzie też widocznym znakiem naszej solidarności z Ukrainą, zauważyli przedstawiciele Rycerzy Kolumba z Polski, którzy również brali udział w zbiórce pomocy dla ukraińskich lekarzy z Ochmatdytu. Na Ukrainie w parafiach katolickich działa prawie 2000 Rycerzy Kolumba. Dzięki ich działalności coraz więcej osób dowiaduje się o działaniu zakonu. Właśnie lwowscy lekarze podjęli współpracę z tą organizacją charytatywną za pośrednictwem rzymokatolickiej katedry Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tak, dzisiaj jest szczególny dzień, dlatego że do Ukrainy przyjechał najwyższy rycerz Patrick Kelly i bardzo się cieszę, że możemy być tutaj w Lwowie, gdzie między innymi odwiedziliśmy szpital, który opiekuje się dziećmi, gdzie jako rycerze Kolumba dzięki wsparciu wielu darczyńców z całego świata mogliśmy zakupić sprzęt medyczny do tego, żeby móc leczyć dzieci, i wiemy, że to jest sprzęt, który ratuje życie dzieci, ratuje ich w trudnej sytuacji, i to jest nasz wyraz pewnej solidarności jako rycerze Kolumba z osobami potrzebującymi tutaj w Ukrainie. Proboszcz parafii Jan Nikiel pobłogosławił sprzęt medyczny i lekarzów, którzy będą pomagać chorym dzieciom wracać do zdrowia. Rycerze Kolumba bardzo aktywnie pomagają Ukrainie od początku wojny. Udało się im zebrać ponad $20 milionów i dzięki tym środkom pomagać z jedzeniem, ubraniami, lekarstwami oraz innymi niezbędnymi rzeczami dla Ukraińców. To już ponad 1700 ton pomocy humanitarnej przywiezionej do Ukrainy od początku tego roku. A przed świętami Bożego Narodzenia rycerze Kolumba planują rozdać 100 000 paczek żywnościowych dla mieszkańców najbardziej ucierpiałych przez wojnę miejscowości Ukrainy.